Łódź to miasto, które rozwinęło się w XIX wieku w sposób iście amerykański. Niestety wraz z rozwojem narosło wiele problemów. Wąskie działki miały służyć sukiennikom i tkaczom, a stawały się gruntami pod fabryki. Duże działki tworzyły wielkie kwartały, niespotykane w innych europejskich miastach. Wąskie ulice nie nadążały z obsługą rosnącego ruchu. Zmiany paraliżował brak samorządu miejskiego, a pozbawiony siły sprawczej magistrat nie był w stanie problemów rozwiązać. Co więcej, jakby problemów było mało, jeszcze przed I wojną światową przyłączono do miasta kolejne tereny. Oparły się temu Bałuty, wcielone dopiero podczas I wojny światowej. Pierwszy plan zabudowania miasta Łodzi powstał paradoksalnie również w tym czasie, gdy Niemcy zezwolili na pewną namiastkę samorządu. Burmistrz Łodzi, Leopold Skulski, dążył do stworzenia takiego planu i pozyskał przychylność doktora Christophera Ranka, urbanisty z Hamburga. Ten wysokiej klasy fachowiec wraz ze współpracownikami, w tym inżynierem Adolfem Goldbergiem z Łodzi, utworzył oddział zabudowy miasta, który dokonał analizy stanu miasta i na tej podstawie wytyczył pierwszy plan zabudowy dla Łodzi. Po odzyskaniu niepodległości dr Rank wyjechał do Niemiec, a jego dzieło kontynuował Adolf Goldberg, który jednak musiał ustąpić ze stanowiska z powodu niezrozumienia władz dla prac regulacyjnych. Pierwszym obowiązującym dokumentem urbanistycznym dla Łodzi był plan, którego opracowanie władze miejskie zleciły w 1926 roku Władysławowi Michalskiemu, urbaniście z Warszawy. Na dalszym etapie wspierał go profesor Tadeusz Tołwiński z Politechniki Warszawskiej. Po dyskusjach i korektach plan został przyjęty przez Radę Miejską w 1930 roku, a zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 1935 roku. Główne założenia planu obejmowały przesunięcie centrum miasta na zachód, wykorzystanie kolei obwodowej również do ruchu miejskiego, podział miasta na strefy oraz poszerzenie istniejących ulic, również kosztem stojącej już zabudowy. Plan miał wielu krytyków, m.in. Koło Architektów i Budowniczych w Łodzi, w tym Adolfa Goldberga, oraz Łódzkie Stowarzyszenie Architektów. O opinię poproszono również Christophera Ranka. Ten napisał m.in. Przedłożony mi plan zabudowania zmusza mnie niestety do poglądu, że przed przystąpieniem do jego sporządzenia nie badano nawet w najpowierzchowniejszy sposób istniejącego stanu rzeczy i nie zastanawiano się nad ewentualnym rozwojem potrzeb komunikacyjnych Łodzi w przyszłości. Wiceprezydent Rapalski, broniąc planu, nie unikał wycieczek ad personam. Łódź pamięta doskonale, w jakich warunkach i z czyjego polecenia inżynier Rank pełnił funkcję radcy budowlanego w magistracie miasta Łodzi. Pan Rank przyszedł do Łodzi podczas wojny jako żołnierz i później wszedł do magistratu w charakterze męża zaufania okupacyjnych władz niemieckich. Opinia inżyniera Ranka świadczy, iż nie zdaje on sobie sprawy z rozwoju obecnej Łodzi. Faktycznie jednak ówczesna Łódź nie była w stanie udźwignąć tak ambitnego planu. Był on pewnym punktem odniesienia, postulatem, ale nie było szans na jego realizację. Dziś plan ten nie budzi już tyle emocji. Można w nim za to zauważyć elementy, które dziś są realizowane. Przedłużenie ulicy Uniwersyteckiej w Targową, plac przed Dworcem Fabrycznym, czy połączenie Bałut ze Śródmieściem poprzez ulicę Karskiego to nic innego jak rozwinięcie myśli z planu z 1930 roku. Trudno też odmówić słuszności postulatowi zwiększenia liczby placów w mieście. Faktycznie, plan ten stał się dla Łodzi obowiązujący aż do lat 50. W okresie międzywojennym władze miejskie w Łodzi miały więc wielkie ambicje i równie wielką chęć kontroli. Nie słuchano specjalistów, a fachowe analizy ignorowano. Odrzucano plan z 1917 roku jako niemiecki, w zamian proponując wizję rozwoju niemożliwe do realizacji. Postulowano przyłączenia okolic, nie umiejąc rozwiązać problemów w centrum miasta. Niestety przeszłość stała się węzłem gordyjskim nie tylko dla władz w dwudziestoleciu międzywojennym, ale i kolejnych. Dziś przed miastem stoją nowe wyzwania. Czy poradzi sobie z tym trudnym dziedzictwem?